Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3. Wiecie moi drodzy, już wiem jak to zrobić, bo mam tutaj założony ten magiczny kaganek, co nie? Ja nie wiedziałem, że można to użyć inaczej. O, jeszcze raz. Jak zwykle. I teraz tak właśnie trzeba było. Trzeba kliknąć, trzeba było rolkę, co nie? No niestety, nie wiedziałem w ogóle jak to... Pamiętam kiedyś robiłem, co nie? Kiedyś taką misję z magicznym kagankiem, ale ja już, powiem wam, pozapominałem tych rzeczy. Niestety. O szlachetna Freja. Przestań, Mikel. Freja nie zmyje z nas hańby, ale krew może. Zróbmy to jak trzeba. Tam, pod drzewem. Pomodlimy się, a potem zakończymy to wszystko. Masz rację. Tak będzie lepiej. No dobra, okej. Tędy? Ślady stóp? Ciekawe, dokąd prowadzą. Tędy? Nie tędy, nie tędy, nie tędy. No tędy! Co jest? O dobra, mam ślady, okej, bardzo ładnie. Zobaczymy, gdzie w ogóle oni mnie doprowadzą, jestem ciekaw, co nie? Czekajcie, bo tu coś się trop myli. Czy ja się pomyliłem, co nie? Nie wiedziałem, którędy iść, ale dobra, mam już. Tędy? Tutaj coś mamy, No proszę, proszę, mamy jakieś dwa ciała. Zbadaj. Skaligijski honor. Woleli zginąć, niż żyć ze świadomością, że zawiedli brata. Powiedz panu młodemu, co się stało. Dobra, idziemy do niego, co nie? Czekajcie, gdzie był ten drogowskaz? On chyba był, mi się wydaje... Ej, no ja myślałem, że to trzeba gdzie indziej iść, kurde. Powiem wam, że coraz, kurde, jestem dalej. Z tymi misjami, co nie? Ale dobra, okej, idziemy dalej, idziemy sobie dalej. Powolutku. O kurde. Czekajcie, to jakoś to... Czekajcie, da się jakoś tędy... Nie wiem, tędy jakoś przejść? Bo tam jest chyba wiwerna, mi się wydaje, nie chcę jej atakować za bardzo. Co nie? Dobra, jakoś przejdziemy tędy sobie. Dobra, bez problemu, fajnie, bardzo ładnie. Okej, czekajcie, tylko teraz tędy. I tu zaraz powinien być drogowskaz. I drogowskazem szybciutko się przeniesiemy i będziemy już będziemy u tego pana młodego, co nie? Tylko gdzie jest ten drogowskaz? Chyba tam dalej troszeczkę. Dobra, mam już. Dobra. Bo ja nie wiedziałem, powiem wam, na początku jak użyć tego kaganka. Zapominałem, powiem wam, tych rzeczy totalnie od początku samego, bo to kiedyś, pamiętam, używałem tego, co nie kaganka, ale... Wiecie, pisało tak, co nie takie... było... zaktualizowane zadanie, że... za pomocą kaganka. Co nie... Znaczy... A tutaj to miejsce jest też takie fajne, no proszę. Dobra, jesteśmy. Timon. Timon i Pum... Nie, Pumbo i... Tu Pumba i Timon? Czy jakoś tak się to nazywała taka bajka? Znaczy nie bajka, tylko bohaterowie tej bajki. Co? Jak to? Storm zniszczył ich statek. Agda zginęła, a twoi... Jest? Przykro mi. Nie. No niestety. Ale ty mnie nie popychaj, ty. Ty, niedobryś. Dobra, czekajcie. Zaraz. Inaczej, poboczne. Daleko jest ten Nidas? Ojeju, 3000 metrów, nie. Nie, nie chcę tego za bardzo robić. Czekajcie, co tu mamy jeszcze w ogóle do zrobienia, tak mniej więcej.
To tylko tyle mamy do zrobienia, kurczę. A, jeszcze o to mamy do zrobienia. A, i to perły jeszcze mamy do zrobienia. Czekajcie. Na czym to? Na wyspie... Aha. Północ od tego, do tego i tego miejsca. Kurde, trochę daleko, powiem wam, jest to. Palisada. Jakbym tak się przeniósł ze wsi Harviken do wieś, do wsi Ranvaig i tędy bym się jak to się nazywa? Bo tu nie ma innej drogi, powiem wam, kurczę. Dobra, trzeba będzie tak zrobić. Dobra, szukamy tego najpierw, jak to, drogowskazu i się przenosimy szybciutko. Się szybciutko przenosimy się. Czekajcie, tu jest drogowskaz, dobra. Powiem wam, że na taką wieś to jest bardzo dużo ludzi, co nie? Powiem wam szczerze. Gdzie ja mówiłem, do wsi... A, Ranvaig, okej. Okay. No dobra, mam nadzieję, że jakoś wykonamy to zadanie od tego, od Nidasa. Blisko, 928 metrów, to jest bardzo bliziutko. Czekajcie, tu mamy kolejną tablicę ogłoszeniową. Tak, poszli skarbu szukać, tak, pewnie. O właśnie, tutaj. Tu mamy jakiś... Dobra. Są jakieś misje? Oczywiście, że są jakieś. V. Porozmawiam z Lotarem. O, Knitting. A to jest to, ta misja, tak? Knitting. Tak, dobrze mówię, tak. Nie, na razie idziemy do... oto tego. Bo to jest najmniejszy poziom, co nie? A to sobie zrobimy później, to z Lambertem się spotkamy, to później dopiero. Za jakiś czas, jak będziemy oczywiście w... jak to? Jak to się nazywa? Nie na Skellige, tylko w Nowigradzie. O, właśnie. Zaraz, chwila, bo ja chyba źle idę. Czekajcie. Tędy, właśnie, w górę trzeba iść. O kurcze, daleko, powiem wam. Ej! Co się pchasz? Ty! Gdy będę tu mówić, ej! Sam jesteś, ej! Dobra, idziemy powolutku. Bo troszkę daleko, powiem wam, to jest, niestety, ta miejscówka. Tu coś się kopci, powiem wam. Co tu mamy? Co tu w ogóle mamy? Jakieś spaloną chatę. Albo z domów się tak pali właśnie, z pieca, co nie? Też tak może być możliwe. Wieś Ferlund. No dobra. Później sobie punkty rozdamy, tak myślę sobie. Czekajcie, inaczej to będzie. Tak. Postać. Bo tu mamy, czekajcie, na co by najlepiej sobie to wydać? Na punkty, znaczy sam nie wiem, powiem wam. Na co wydać sobie to. Nie wiem, powiem wam. Na razie nie myślę o wydawaniu punktów. Nie, idziemy na razie do tego Nidasa. Bo trzeba zrobić tę misję w końcu, co nie? Ona już dawno była zlecona przecież. Od niego, ale dopiero teraz się bierzemy za nią. Jak chyba kończyliśmy Nowigrad, pamiętam. Tą misję mieliśmy. A mniejsza o to. Nie pamiętam już, kiedy mieliśmy w ogóle tę misję. Włókna Han, dobre. O, kozy, wszędzie kozy. W ogóle tu są takie tereny, wiecie, górzyste i dlatego tyle tyle kóz jest. Czekajcie, czego mi tu droga prowadzi źle, gdzie indziej w Piruny. Dobra. Jeszcze 600 metrów, kurczę. Troszkę daleko, co nie? Ale to tylko się wydaje, co nie, że jest daleko. Coś tu słyszę. Jakieś dźwięki słyszę od kogoś, tylko nie wiem od kogo. Tu coś mamy. Chodźcie tu. A nie, to Skelligijczycy są, kurde. Ja myślałem, że to kto inny jest, Skelligijczyk. A nic. No nic, panie. No widzę, że wam... A nie, to jest jakaś wieś Sund. O proszę. Czego tu, kurde? Dopiero teraz mi się pojawiły te drogowskazy w Piruny. Wkurza mnie takie coś, powiem wam, dopiero pojawiające się w drogowskazy. No kurde. Pies strażniczy. Nie będę zaczepiać psa, bo jeszcze pogryzie mnie i co będzie. Ale kurde, to dziwne jest, powiem wam. Kurde, spadać.
O Jezu, co to jest? Co to jest? Czekajcie. Coś tu problem ktoś ma jakiś. Chodźcie tu. Chodź tu, kurde mole. Chodź tu. Chodź tu. Kurde. Chodź tu. Spiruny, bo zaraz się wkurzę na ciebie, wiesz o tym? Czekajcie, inaczej. Ardem, chodź tu. Kurde, skubana ta syrena, powiem wam, jest. Pięknie. Dobra, bardzo dobrze. Pasterz, porozmawiać można z nim? Czego wy ode mnie chcecie? Pomogłem ci. Mocno cię zranił? Nic mi nie jest. Jak fajnie wygląda. I ta fryzura jego, kurde. O właśnie, skąd wzięły się? Widywałeś tu wcześniej? A pewnie, przylatują z Undvik. Ale dosyć tych po... na wyspach zostać. Krzepy na bierze. O, doświadczenie, wow. Bardzo ładnie, dobra, idziemy dalej. Pasterz, dobra, idziemy, nie ma czasu, co nie, przecież też. Kurczę, jakie fajne tereny widać z góry, co nie. Powiem wam, o, kolejna. Kolejne dwie. Trzy. O kurde mole, oh my god. No nie fajnie, cztery nawet. Dobrze mówię? Cztery, o kurde, skurczybyki. Kurde, jak ich załatwić? Czekajcie, nie tędy. Chodź tu. Chodź o tu. No chodź tu. Echidna, o kurde, co to jest? Masz, kurde, jedna została, bardzo ładnie. Teraz druga, chodź tu. No chodź tu. Dobra, czekajcie, jest inna tu droga jakaś. Tu jest jakaś droga do, prowadząca do tego miejsca, ale kurde, jak ja mam przejść tutaj? A nie, dobra, bo to jest, powiem wam, dziwne miejsce. To jest jakaś wyspa, powiem wam też, kurde. Dobra, czekajcie, teraz którędy iść? Kurczę, powiem wam, że dziwne miejsce tu trochę jest i straszne. O, mnie mogą zaatakować te skubańce. Jezu, co by to robita? Spokójta się, kur... Uhu. Dobra, nie wiem dlaczego te dzieci tak daleko są od domu, czy nawet może nie mają domu, ale nie powinni, powiem wam, przychodzić do takich miejsc. Kurde, nie słuchają się rodziców, skubańce jedne w piruny. A czekajcie, magiczny... Aj, dobra, zapgy. Czekajcie, ja schowałem ten kaganek, po co mi on? Właśnie. Czekajcie, jadalne. Kurde, nie mam żadnych jedzenia żadnego. Aj, nie fajnie. Dobra, idziemy do tego Nidasa, bo nie ma czasu, powiem wam. Zamiast iść, to my gadamy, co nie o, o byle czym. Dobra, mam nadzieję, że on gdzieś tutaj jest, tak myślę. Gdzieś on jest tu bliziutko, ale kto wie. Jest, mamy go, bardzo ładnie. Nie wiem, czy mi się uda skoczyć tam. Fuck! Jezu, ale się przestraszyłem, kurde. Niczym Spider-Man. Chodźmy. Dobra, gdzie mam iść? Do łowiska pereł, no proszę, proszę. Dasz radę skoczyć? Jestem ciekaw, czy on skoczy tam. Żwawo maszerujesz, jak nas mówię. A żebyś mnie za młody... No chodź tu, szybciej no. Ojeju. Dnia 30 mil robiłem w pełnym rynsztunku. Dobra, gdzie ty... Gdzie ty polazłeś? Tam? Serio? No, tu coś mamy. Stawi krew. What? No i co mam robić tu? To tu mówią, że jak zejść pod wodę, to zaraz widać mał... Aha, czyli to jest... No, bo widzisz... Cóż...
No dobra, znajdź czarną perłę. Za pomocą wiedźmińskich zmysłów. Jeb, ja pierdzielę. No dobra, zaraz znajdziemy tą perłę. Jak zwykle muszę ja wszystko robić, co nie? Ale co tam, kurczę tam, co to za problem? Zaraz znajdziemy może. Tu coś mamy od razu. Wezmę sobie to coś, tylko nie wiem co to jest. Szakłak, co ja wziąłem? Kurde, po cholerę ja wziąłem tę jaskółkę. Dobra, gdzie ta perła jest? Jestem ciekaw. Coś tu mamy, ale... Kurczę, co? To my nie wiemy jeszcze, co nie? Kurde, powietrze mi się kończy, ja pierdziule. Jest, jest, tu coś mam. Dobra, czekajcie, spacja, spacja, wynurz się. Zaraz się wnurzymy z powrotem, tylko muszę tu się wynurzyć, tylko czego? Dobra, okej. Zaraz, zaraz tu sobie... Wiecie, z powrotem. Kurde, spadaj. Kurde, syrena, serio, kolejna. Ja pierdziule. Dobra, gdzie jest ta? Tam dalej pewnie jest ta. Tam dalej pewnie jest ta. Jest, tu coś mam jeszcze. Dobra. Ale nie ma tej czarnej... Kurde! Co za... Tu coś mamy jeszcze. Szpadłwa! Kurnia. Tu coś mamy jeszcze. Jest! Tylko żeby mnie nie zaatakowała, suko ty mała. Ja pierdzielę. Spaduwa. Zaatakuje mnie skubana. Mam. Kurde, z powietrzem się kończy. Ja pierdziule. Kurde, co za... Zaatakuje mnie zaraz skubana w pirunę. Ale one, kurde, umie, powiem wam, pod wodę wejść. Skubane. Kurde. Kurde, atakują go, ja pierdzielę, dasz radę, jeju. No szybciej, 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 bo go zabiją. Fuck. Dobra, jest, udało się jakoś. Dobra, chodź tu. Zaraza, musiałem je z... Drasnęły mnie tu i tam! Czarna perła. Piękna i wyjątkowa. Zadowolę się pieniędzy. A tak, właśnie... Rozsądnie? Rozsądnie. Prawda? Nie bez... Spotkajmy się w Nowigradzie. Okej, w Nowigradzie dobra. Aha, tam... Aha, okej. A ty sobie poszedłeś już, to nie, bardzo ładnie, fajnie. Dobra, to też zrobimy, znaczy zrobiliśmy co nie, troszeczkę tego mi zadania, ale nie do końca. Jeszcze sobie zobaczymy to, daleko? No trochę drogi jest, powiem wam, do tego miejsca. Ej. Niedobrze. Dobra, jakoś... Ale tu nie ma drogowskazu, kurde, dalej. Ej, nie fajnie. O nie, nie dam rady... Wow, myślałem, że mi się nie uda. Kurde, a już się przestraszyłem, powiem wam. Dobra, lecimy do tego miejsca. Sobie zrobimy kolejne zadanie na mój poziom. Znaczy ja już dawno mam 20 chyba pierwszy poziom, co nie, ale wiecie. Tych zadań jest coraz więcej, co nie? Kurczę. O nie, tu kolejne wiwerny, znaczy syreny są, co nie? A chodźcie tu, kurde, co to za problem z wami? Ja żadnego problemu z wami nie mam, kurde. No chodźcie tu. No chodź tu, no chodź tu. To jest, kurde, echidna. No chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Pięknie. Bardzo ładnie, pięknie. Żyjesz? Nie żyjesz. Dobra, jeszcze jedna tu została nam. Tylko jakiego, kurde, zwabić tutaj? Skubańca jednego. Dobra,
Tu kolejna kurde leci, szkubań, nic. No chodź tu. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. No chodź tu, kurde. No chodź tu. Dobra, pięknie. Jeszcze jedna została nam do zabicia. Tylko nie wiem, czy tam radę dam radę stamtąd. Gdzieś plazma w pieruny. Tutaj jest. Chlap! Ale nie tak to miało wyglądać, jak ja to... Dobrze. Dobrze tego nie zaplanowałem, tego skoku, co nie? Dobra, idziemy stąd. Nie ma czasu tu. Ja nie będę tu... Nie ma czasu atakować tych skubańców, bo one są i tak za trudne dla... Znaczy nie są trudne. Tylko nie chcę mi się ich atakować za bardzo. Powiem wam szczerze. Znaczy też nie chcę... Czasu, kurczę... Jak to się nazywa? Czasu, co nie, na głupie walki w piruny z tymi skubańcami. Dobra, pięknie. Idziemy na skróty, a co tam? Mam nadzieję, że mnie nikt nie spot, znaczy nie, nikt mnie nie zaatakuje. No kurde mole, jeju. Dobra, tędy. Tam chyba ktoś był. Jezu, co to było? Ja pierdziele, jakie miejsce głupie. O Jezu, kolejne. Ja pierdziule, gdzie ja to wpadłem? Jakieś kurde... Te, jak to się nazywa, wysypiska. Nie, nie wysypiska, tylko inaczej. Zaraz, chwila. Kurde, pomyliłem się. Pomyliłem nazwę. Czy... Nie się o to już, co nie? Dobra, idziemy. Proszę mi tu nie... Jak to się mówi, Boże, na kozy. Jak on, co oni robią? Jezu, mekać? 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 Kurde. Cholera, ja powiem wam dużo rzeczy pozapominałem takich. Ale mniejsza o to już. Powinienem się nie chwalić takim czymś. Te, ale cóż. Jakieś głupoty mówię, co nie? Pewnie, że jakieś głupoty mówię w tej chwili, kurde. A wy słuchacie mnie. Jeszcze daleko? Kurde, daleko, powiem wam, to miejsce jest. Meczo, o, mekać. Dobrze mówię? Cholera wie. Dobra, mniejsza o to, co nie. Zaraz porozmawiamy z tym Lotarem, ale tu coś mamy jeszcze. Co to jest? Jakiś kwiatek? Czy co to jest? Chyba jakiś kwiatek jest. Co to jest? Myśli chwost. Wow, pierwszy raz widzę takie coś. Powiem wam. A właśnie, czekajcie, jak się sprawdza jeszcze? Czekajcie, właśnie. Ja pozapominałem, powiem wam. Alchemia. Dobra, mniejsza o to, ja nie chcę tego. O właśnie. Co to jest w ogóle? Olej? Nie, tego nie chcę na razie. Czekajcie, a jakieś na przykład... Dajmy na przykład bronie. Gdzie to są bronie? Czekajcie, jak to się sprawdza w ogóle? Nie, tego nie. Tu powinno być w alchemii, ale... Zadania, postać. Postać, ale nie, postać to też nie. Nie, to nie, 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 nie. Nie wiem, kurde, jak tu się sprawdza te różne schematy. Kurczę, muszę sobie zobaczyć, powiem wam, w internecie. Bo wolą, może jakieś mam zbroję może do wykonania, ale muszę zobaczyć, jak to się w ogóle, jak to sprawdzić w ogóle, co nie, w ekwipunku, czy jakoś tak, czy w tym, w alchemii, ale nie, alchemia to jest alchemia, co nie. Alchemia to alchemia, co nie, to takie... Związane jest z, wiecie, miksturki i tak dalej, co nie? A to bronie. Kurde, muszę zobaczyć, bo ja nie pamiętam już. Powiem wam, że w alchemii tego nie ma, co nie? Glosariusz. Rzemiosło. A, tutaj, dobra, mam jednak, okej.
Mam. O proszę, nie mogę. Kurde, brakuje składników. Jakich? W ogóle jakich? Stolowy miecz miejskiego tachogryfa. A, bo ja chyba tego już nie zrobiłem zadania, co nie? Dobrze pamiętam. Kurde, brakuje składników, ale dobre. Kurde. Mam wyprawioną skórę bardzo dużo, żadnej łaty nie mam. Dratwa mam i olej mam. 5 olejów mam, wow, dużo. A tu coś mam fajnego? Coś do zrobienia, czy nie? Gwenel, O, tutaj mam dobre. Kurde, sztaba srebra muszę mieć. Ajajajajaj, fajne, powiem wam, bronie tu są. Kurde, ja powiem wam, nie patrzyłem w ogóle na to. Kurde! Tu nie można... A gdzie ja mam wykonywać? Czekajcie, a jak ja mam w ogóle... Aha, u kowala! Dobra, powiem wam, dobry pancerz jest. Oj, tutaj mogę jeszcze... Kurde, dobre, powiem wam, rzeczy tu są. Posiadam składnik... no, mam. Cube, szybniej sobie wezmę to. Co tu jeszcze mogę sobie... To nie wiem, co to w ogóle daje. Nic chyba praktycznie. Dobra, nie, czekajcie, dalej chyba już nie ma żadnych takich dobrych sztaba. Aha, to mogę sobie to zrobić. A też u kowala trzeba. Dobra, mam, wiem. Dobra, wiem już. O, spodenki, właśnie, spodnie tu mam. Ale to słabe są. Wow, spodnie z Mahakanu. Mogę zrobić, tylko tu u kowala też znowuż. Kurde, powiem wam, dobre rzeczy tu są. To jest... Co? 39 poziom? Właśnie, ile tu można wykonać poziomów? Znaczy, ile można wykonać poziomów? Ile tu można mieć poziomów najwięcej? Bo tak liczyć plus dodatki, których na razie tak nie przewiduję przechodzić. Na razie nie myślę o tych dodatkach, bo nie. Nie mam ochoty, powiem wam, dodatków. Starczy mi ta cała gra, co nie? Podstawka starczy mi. Tak, już dużo odcinków jest z tej gry. A powiem wam, że ja... Kurde, ta seria będzie najdłuższa, jaka istnieje w ogóle na moim kanale. Najdłuższa była do tej pory, jak pamiętam. Na razie tak mówię, krótko, znaczy nie krótko, tylko... tak mniej więcej. Wiedźmin ma teraz w tej chwili, nie wiem... Na chwilę oderwać od modli? 60 ileś. A Gothic trzyma 80 ileś filmów, chyba 5 albo 6 filmów. A później chyba Wiedźmin 3, jedynka najdłuższa według mnie, a dwójka najkrótsza jest. I jeszcze jakieś mam tam części chyba, znaczy nie części, tylko inne gry. Sandra 40 filmów, dobrze pamiętam chyba jeszcze. Co tam jeszcze mam? Nie wiem jakie tam mam jeszcze gry nagrane do tej pory, co nie? Knitting, rodzaj uroku, widziałem już takie. Da! Mogę pomóc ci. Mogę ci pomóc. Po pierwsze mogę namówić osobę, która postawiła knitting, że nie ma urok. Albo odbić przekleństwo, wypisując jej imię na żerdzi. Tak czy inaczej muszę wiedzieć, kto... Ale ja nikomu nie wadzę. Co to jest? To jest to? Co to jest knitting? What? Co to jest ten knitting? What? Knitting. Potężna klątwa. Na drzewcu wyryte jest imię Tialwe, syn Lotara. Drop jest świeży. Warto się tu rozejrzeć. Tu coś mam. Kurde, ale ty wciskaj ten. No nie bij się, tylko myszkę. Myszką. O. A to co? Kobiecy szal. Charakterystyczny wzór i charakterystyczny zapach. A, wiem już, ten co posiada ta chyba. Jak pamiętam. No dobra, już. Dobra. Tędy. Zgadza się. Tędy chyba pokazuje ten zapach. Tak jest, dobra. Zobaczymy, gdzie ten zapach mnie... Aha. Już straciłem, kurde, chyba. Tak mi się wydaje, straciłem. A nie, dobra, mam. To jakoś jak dziwnie prowadzi mnie to. Trochę. Mam, dobra. W ogóle jakoś jak dziwnie to prowadzi, co nie? Ten zapach, ten... Kurde, jak to się nazywa? Zapach czegoś tam. Nie perfum, tylko... A, nie wiem, pamiętam już.
tutaj gdzieś prowadzi. Za dużo zapachów. Dalej na noc nie pójdę. Trzeba popytać o ten szal. Znowu jakiś zachorzały do druidów przybył. Ty mnie tu nie wyzywaj, ty niedobryś. Dobra. Ze mną na posłuchanie do jarla? Raźniej będzie. Jesteś obcy. No tak, masz swoje kroki. Czekajcie. Chwila. Tutaj coś? Tu nikogo nie ma. Witaj. No witaj, witaj. Jezu! Weź mnie nie strasz! Urnia. I ona. Może ona coś wie. Witaj. Witaj. A nie, to zioła, to nie. Do zobaczenia. Myślałem, że tu ktoś... kurde, gdzie może być ten... Rozpytaj się o właścicielkę szala, ale... Jaką właścicielkę? Kurde mole. Tych osób jest dużo tu! What the fuck? Jest Keligijka? Tak? O. Czego? Kto nosi taki szal? O. Wiesz może kto nosi taki... Pewnie! Jona! Nasza... Aha! Tak, bardzo się ucieszy. To już wiemy! Tak myślałam, że to ona, ale... Wiecie, trzeba popytać się z innym kimś. Znalazłem twój szal koło domu Lotara. Skąd wiedziałeś? Miałem tylko podejrzenie. I dobrze, ten Benka... To ja miałam wyjść za Lotara, ja! Chcę, żebyś odczyniła... Chcę, żebyś odczyniła ten kąt. Zrobię to, ale tylko... Przekażę mu twoją pro... Dobra. Dobra, lecimy do niego oczywiście teraz, szybciutko. Może zrobimy szybciutko tę misję, ale nie wiem. Ale tu chyba żadnej walki nie będzie tak za bardzo przy tej misji. Takie misje to mi się podobają, powiem wam. Krótkie są na przykład, no, znaczy to nie... Czy... Ja wiem, czy krótka taka jest ta misja, taka średniawa. Ale tylko chodzić. Wiecie, z jednego... Dobre. Jak? Wiesz... No wiem, twoja stara znajoma. Twoja stara znajoma. Powinienem był zgadnąć. Zawisna suka. Tylko jeśli wyże... Nie. Nigdy. Nie zrobię tego. Nie zrobię tego. I ona na... A mój syn? Też nie. Ale nie... Dobrze. Jeśli uratuję w ten sposób... Co jest? Zadanie zakończone. Aha, dobra, fajnie. Dobra, bardzo fajnie. Dobrze, bardzo dobrze. Okej, otrzymano punktów tyle i tyle. No dobrze jest, bardzo dobrze. Dobra, co tu już mamy do zrobienia? Tutaj to mamy... To w... Boże, nie w Arkendarze, tylko Nowigradzie. Aha. Te narzędzia daleko są? 2200 metrów. No troszkę daleko, powiem wam, jest. A... Tutaj? Popytaj w karczmie nowy port. Port! A, dobrze mówię. Myślałem, że się pogubiłem. Znaczy, myślałem, że pomyliłem nazwę, co nie? Ale nie, dobra. Gdzie tu jest? W karczmie? Aha, tutaj! Dobra! Dojdziemy tylko do drogowskazu i oczywiście zakończę odcineczek ten. I pewnie w kolejnym odcinku zajmiemy się już tym popytaniem, co nie? Się o... Co? Popytaj w karczmie nowy port. A, dobra. A może jeszcze nam się uda w tym odcinku, ale nie obiecuję, powiem wam. A zobaczymy jeszcze, kto będzie, co nie? Może popytamy się, ale nie obiecuję, co nie? A, bo tu dwa miejsca są jakieś. Dobra, to na razie popytamy się. Bo nie chcę za bardzo na chama się, wiecie, nie chcę pytać. Znaczy, nie chcę od razu iść do tego Hjalmara, tak? Dobrze mówię? Czy źle powiedziałam? Zaraz sprawdzimy, bo mogłem się pomylić. Ale nie, ale chyba nie. Zaraz zobaczymy, bo nie jestem pewny. Tak, Hjalmar, dobra, już wiem, okej. Czekajcie, tędy. O, widzę, że ktoś buduje statek. Bardzo ładnie. Niby czemu? Temu, że jak dostaniesz w brzuch, to się tutaj śledzie z
No dobra. A, bo to jest... Pytamy się o wyspę Undvik. No dobra. Tędy. Czekajcie, to jest ta karczma, co... O Jezu, ale tu ludu, ja pierdzielę. Szukam ludzi z... Jawor jest z wyspy, a ja pływam... Piękna trasa. Mnie się pytaj, mnie, albo Axela Antordaroch. Tam siedzi. Co ktoś zart... Inaczej gadałeś, kiedy Hjalmar... Chcę się dostać na Undvik. Następnemu się przywódca chciało. Wyjdź z portu i płyń na południowy zachód. Część z nich jest tuż pod... Do rzeczy. Jak chcesz. Do czego nie popłynęliście? O właśnie. Jawor jest miejscowy, a ty znasz to... Ona taką wy... Ty to byś tylko... Gdyby mi te morskie... Ty to byś z każdym wypłynął... Dobra, wspomniałeś o syrenach. O właśnie. Te syreny, o których mówię. Strasznie. A gdzie to? Na jednym połowie. Jak mi to odganiać? Od razu poznać grzechnie wyspie. Dobra, muszę już iść. Miło się rozmawiać. Pomyślnych wiatrów. Pomyśl... Oj, chyba... Nie chcę dziękować za bardzo. To tylko takie gadanie, powiem wam. Szybko to się zrobiło. A czekajcie, jestem ciekaw... Czy dałoby się... Czy tu jest drogowskaz, czy nie ma? Kurde, nie ma. Ajajajajaj. Niedobrze, niedobrze, powiem wam szczerze, jest. Ale czekajcie, zaraz. Tu mamy jeszcze swoje rzeczy. Tylko zaraz, jak to się do tego wchodzi? Tutaj? Tutaj mamy swoje rzeczy. Zapomniałem o tych rzeczach totalnie. A tu są te moje dobre rzeczy chyba. A nie, ja założyłem je już. Bo ja już nie wiem, nie jestem pewny. Dobra, mieszcz o to. Dobra. Kto tam jest? Wow, what the fuck. Dobre miejsce, powiem wam. Przejść. Kurde. Totalnie, jak to się nazywa? Normalnie, wiecie. Przejście tajemne. Dobra, zaraz. Jak to by pojechać? Znaczy, jak to szybko by... tu mamy balwierze. Schowek. Dobra. A tu nie ma nie kamienia szlifierskiego, tylko sprzedawcy. Kurde, nie ma żadnego sprzedawcy. Szkoda, powiem wam szczerze. Szkoda, szkoda. Dobra. Idziemy powolutku do tego miejsca. Znaczy idziemy powolutku do łódki. Będziemy płynąć w kolejnym odcinku, co nie? Troszeczkę popływamy sobie, bo tu myślałem, że można będzie, wiecie co, zrobić raz, dwa... jak to się nazywa? Wiecie, drogowskazem przejść, co nie? A tu nie ma takiego. Czekajcie, ja w ogóle dobrze idę? Źle idę, kurde mole, wiedziałem, że źle idę. Bo ta ścieżka nie pokazuje w pioruny nie wiadomo gdzie. Ej, można się pogubić, powiem wam szczerze. Tędy właśnie są statki, zapomniałem. Ale może by sobie rano wyruszyć. Tak myślę, bo teraz nie będę, powiem wam, nie chcę za bardzo, powiem wam, jak to się mówi, w nocy wypływać, co nie, do tej wyspy Undvik. Blady jest, też wczoraj popiłem. Nie, ja nie piję, wiesz, o tym, tak jak niektórzy. Czekajcie, tu się siada, co nie? Myślałem, że kurde... O kurde, jak to nie miota, Jezu! O, jeszcze lag... Czekajcie, bo najszybciej byłoby chyba... Mi się wydaje... Kurde, powiem wam, że to jest blisko, co nie? Praktycznie, ale powiem wam, że może się wszystko zdarzyć. Jeszcze do godziny 7. Aha, nie może tego zrobić. Dobra, czekajcie, zejdziemy. Tak zrobimy. Nie wiem, czy tak będzie można. Zaraz próbujemy. Dobra, można, bardzo fajnie. No dobrze, moi drodzy. W kolejnym odcinku wyruszymy na wyspę Undvik i zobaczymy, czy znajdziemy tego Hjalmara, czy nie znajdziemy. Ale teraz się z wami żegnam i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć.